Pomagajcie! Pomagajcie! Banditem. Pomagajcie! Pomagajcie! Keine Hilfe. Ja pomogę! Спасибо, Порша. Profesorze, Pols... przepraszam, ta choroba wykończy mnie szybciej niż front. Profesorze, powiem krótko. Bo
pracownicy i tak myślą, że tracę z panem czas. Albo będzie pan pracował dla nas i wymyśli nam... Dla was nigdy! Nie. Niedługo. Nie będzie nas. Będziemy tylko my. Niedługo. Wszyscy będziemy jednym. Proszę o tym pomyśleć. Panie profesorze. Arbeit! Schneller! Nein, schlafen, Doktor! Arbeit! Schneller! Słońce lśni, gdy na wojnę trzeba iść, ściśnij pięści, patrz przy łzy. Panie kapitanie, zostaliśmy zaatakowani. To było straszne. Broniliśmy się, ale było naprawdę ciężko. Ogólnie
dowolę, doktorze. Ale nie przejmuj się tym. Zrelaksuj się. Za tobą wiele wrażeń. Palisz? No więc... Przepraszam. Ta cholerna choroba wykończy mnie prędzej niż alianci. To teraz... Powiedz mi łaskawie, dlaczego opuściłeś swój posterunek? Zostaliśmy zaatakowani znienacka. Nie mieliśmy szans. Zaatakowani przez kogo? Przez Polskę. Przez Armię Polską? Ile jednostek? Jedna. Jak jedna? Co jedna? To ilu ich tam było? No mówię jedna. Jedna Polska. Znaczy jeden Polska. Jeden Polsk. Do niego, ale kule go nie chwytały. On był po prostu niedostępny, był wszędzie. Atakował nas z każdej strony. Zostaliśmy zaatakowani znienacka. To było straszne. Strzelaliśmy do niego, ale kule od niego się odbijały. On był niedostępny, nieuchwytny. Chłopaki padali na ziemię. Jeden? Jak? Człowiek jeden? To kto to był? To nie człowiek. To... Polska! No to poloneza czas zacząć. Z tego, Polsko. I tak polegniesz. Tfu. Nie
będzie Niemiec plumi twarz! To czy ja jeszcze będę potrzebny? Nie dla mnie. Polska potrzebuje naukowców. Nie żołnierzy. Wunderbar!